Cześć, widzicie, z tej strony Bartosz Klocko, witam was już po raz kolejny na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj po takiej długiej przerwie, no bo nie oszukujmy się, przerwy są, przynajmniej jakieś tam dwutygodniowe w nagrywaniu filmów. Mówię to o koniec szkoły, sprawdziane oceny, więc trzeba się starać, ale wakacje już za rogiem, więc no, nowości też są i już nawet chyba wiem, co sobie kupimy. Kilka zestawów mam na oku. No i co? Dzisiaj, słuchajcie, przeglądniemy się nowemu katalogowi. Właśnie czerwiec, grudzień 2020. No i co? Zapraszam do oglądania. Dobra, intro zobaczyliście, no i co? Siedzę, ale dawno actionem nie nagrywałam, naprawdę. I dziwnie tak się czuję. Ale nie o mnie, o mnie kiedy indziej. I słuchajcie, też za rogiem moje są urodziny, jeśli koniec szkoły, to i moje urodziny, a raczej nie moje, tylko urodziny kanału. No, więc co? Wita nas taka okładka z Mario. Oj, tak, 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 Mario. Też planuję sobie jeden zestawik z Mario kupić. No, z okładki już wcześniej widzieliśmy. Dobra. Słuchajcie, katalog ma, jak widzicie tutaj, 144 strony. No to troszeczkę dużo tak mi, no troszeczkę. Tutaj mamy Duplo. Czy z Duplo się coś zmieniło? Szczerze to nie wiem, nie pamiętam. Chyba tego wcześniej nie było, ale ja fanem Duplo nie jestem. Nigdy Duplo... W sumie nie, jak miałem tam kilka latek, to nie wiem, tam Duplo miałem jakieś trzy zestawy. Ale teraz mnie już to nie interesuje, tutaj tak sobie przebijam, możecie zobaczyć. O, to jest to, cztery też już wciąż zestawy są. Klasiki, czy coś się z nich zmieniło? Chyba tylko wielkiego pudła nie było, tego właśnie z lewej strony. Oj tak, Creator. Tak, statek jest piękny, no widziałem, że Klockozaur go ostatnio recenzował, ten camper jest tutaj też fajny, wakacyjny, no słuchajcie, zestawy są całkiem fajne, nie wiem, podobają mi się, tutaj mamy takie Disney, trolle i prędcy, więc to sobie chyba szybko przesuniemy. Dobra, są City. No i te zestawy morskie powróciły. I z nowymi też zwierzątkami z Lego. Patrzcie, mamy tą taką, jak ona się to nazywała, płaszczkę. Piranie, tą taką świecącą w ciemności. Nie, bardzo fajne są zestawy właśnie z tego, no, tam czerwiec, tam któryś, no. Lotnisko, oj też. Za 449 ten największy samolot, to ja go sobie chciałem kupić, o nie. Ale chyba na prawą klockach jest taniej trochę, tak jakoś mi się wydaje. No i policjanci, chyba się nic nie zmieniło. Z takich mniejszych zestawów chyba też nic. Tutaj też nic. O, nowy kalendarz adwentowy już się pojawił za 100. O, Hidden Side. Co prawda, no zestawy jak dla mnie są takie sobie, ale ten nawiedzony dom, to planuję go sobie kupić, słuchajcie. Ten nawiedzony dom jest piękny, pięknie wygląda, naprawdę. Do serialu chyba wiem, nawet jak go wykorzystam. W czym jeszcze te starsze? O, minionki. Minionki też mnie ciekawią. Planuję sobie, słuchajcie, taki jeden zestaw z minionków kupić. Seria kolekcjonerska. No taka seria jest taka, powiem, w tym roku, niby ta lama fajna, ale no... No wiecie, jak to jest. O, Marvel. Tak, Helicarrier jest, słuchajcie, jest. Wieża Starka, albo wieża Avengersów. Słuchajcie, albo wieża jedna, albo kilka mniejszych zestawów, więc to piszcie w komentarzach, co wolicie. Jeden duży zestaw, czy kilka mniejszych. Są już starsze, są Spider-Man. O, ta świnka jest fajna. Ten zestaw właśnie, starcie z Venodinozaurem. Co? Venomus, a nieważne, dobra. Dobra, dobra. Też planuję sobie dla tej świnki kupić, tak. Z
Spider-Man Into the Spider-Verse się, słuchajcie, przypomina. Z Batmana to takie sobie bym powiedział. Niby ta Wonder Woman taka, niby ta Cheetah niby. No wiecie, no jak ja z DC jestem. Ja zawsze wolałem Marvela i raczej moje zdanie się nie zmieni. Speed Champions, czy coś się coś zmieniło? Chyba tak. O Jezu, ale gdzie pies rozszczekał. O, Lego Mario. Oj tak. Słuchajcie, chciałbym kupić któryś z tych zestawów. Nie wiem jaki. Chyba ten właśnie, który się rzuca w oczy. Ja zawsze byłem fanem Mario. Taki chciałem sobie kupić taki najtańszy. Nie wiem, który jest najtańszy. Chyba ten tutaj za 140. Jeszcze słuchajcie, nie wiem. Który, ale który sobie planuję kupić? Ninjago. No Ninjago takie sobie, ale niby ta perła przeznaczenia fajna. Ale no cena wysoka. To jest za 600 PWPF, a w tym na promoklockach za 400. Tutaj Ninjago. No Ninjago no takie bym powiedział, takie sobie, ale no ta świątynia ta jest tą czachą wielką, no niby fajna. Figurki te też są niby całkiem hej, w sumie drugie Ninjago, no całkiem fajne jest. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, co byście chcieli, by się pojawiło na moim kanale. Harry Pietret. O tak, ten zestaw właśnie z tym, właśnie centaurami sobie planuję kupić, bo no ciekawią mnie te figurki centaurów. I chyba nic oprócz tego z Harry'ego Pottera nie planuję sobie kupić. Tylko te figurki, znaczy tylko ten zestaw z centaurami. I słuchajcie, do Star Warsów jestem też bardzo pozytywnie nastawiony. Ten kalendarz adwentowy, na pewno sobie kupimy, słuchajcie. Ta figurka właśnie Vadera w sweterku z tym takim i Poe Dameron'a, no pięknie, superowa. I słuchajcie, ze Star Warsów jestem nadzwyczaj dziwnie pozytywnie nastawiony, bo ogólnie zestawy były takie ostatnio ale słuchajcie, z tego co wiem, jest chyba nowy sezon tych Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów, jest jakiś tam któryś nowy sezon i chyba właśnie te zestawy, tutaj właśnie taki czołg i ten właśnie statek Grievousa są właśnie pod ten serial, ale pewny do końca nie jestem. Ja głównie serialu nie oglądam, głównie dlatego, że nie mam czasu i głównie dlatego też, że nie chcę. Oglądałem dawno temu, jak byłem mały, jak leciało tam w telewizji, to z chęcią oglądam i bardzo to lubiłem, ale z czasem już tam przesyt się robił. Co za dużo czasu to nie... Co za dużo słuchajcie, to niezdrowo, pamiętajcie. I właśnie ten czołg tutaj, nie wiem, zawsze moje marzenie byłoby go mieć. Zawsze. Od zawsze te czołgi zawsze w tym serialu byłem bardzo do nich pozytywnie nastawiony i ładnie wyglądały i nawet z Lego ładnie wyglądały zawsze. Ale no nigdy nie miałem pieniędzy i to jest za 200 zł prawie, no PWTF, co to jest? Ale no chciałbym i zobaczymy, czy go sobie kupię. Tak jak mówię, mam póki co, no nie mam za dużo pieniędzy, no nie oszukujmy się, ja jakiś, no nie jestem taki bardzo ten. Ale myślę, że na jeden zestawik mi było starczyć. Na początku jeszcze ten zestaw z tym żołnierzami klonów mnie bardzo pozytywnie nastawił, ale z czasem to, jak zobaczyłem te zdjęcia, głównie właśnie tego czołgu droidów i tego Jezu, statku Grievousa, to te kompletnie o tym zestawie zapomniałem. Mimo że to jest taki taki chodzący, taka chodząca maszyna, to no kiedyś ją miałem, ja kiedyś słuchajcie miałem 1000 zestawów ze Star Warsu, byłem wielkim fanem, ale przez jedną osobę stałem się gościem, który
Przez jedną osobę rozwaliłem wszystkie zestawy, tym malevolent, z czego do dzisiaj żałuję. I bardzo chciałam je złożyć, ale no... Zrobiłem sobie, wiecie dobrze, że robię sobie swoje własne makiety. I by ułożyć ten malevolent, to muszę prawie wszystkie rozwalić, a nie chcę tego robić, więc no... raczej go nie złożę, ale zobaczymy. I statek Grievousa też, słuchajcie, zawsze go chciałem mieć. Ostatni statek Grievousa pojawił się w 2012 roku chyba. Może teraz wam się wrzuca właśnie na... Może teraz to widzicie. Ale ten statek był piękny. Od zawsze go chciałem mieć. I on też był właśnie do tego serialu. Głównie dlatego, że właśnie był tam Grievous. I taki jego... Był taki kiedyś odcinek właśnie z domu generała Grievousa, gdzie był właśnie on i taki jego lekarz, taki droid, to on był bardzo, on bardzo fajnie wyglądał. Ajajaj, no. Stare czasy. I ten zestaw z Mandalorianów też sobie planuję jeszcze kupić. Tutaj chyba już nic, o, nasz sukumieron piękny. Tutaj chyba nic, tutaj też. O, co to jest? A super, no prawda, fajne. Dobra. To ja mamy techniki. Ogólnie techników, nie wiem, nigdy nie byłem ich fanem, ale jeśli was ciekawią, to jeszcze zobaczę. Znaczy, no, możecie sobie pooglądać. No. Architekturze. Czy z tego się coś zmieniło? Nie wiem. Ten biały dom był? Chyba nie. Chyba to się zmieniło. I w sumie on bardzo ładnie wygląda. Zobaczmy. Jeszcze ta flaga tutaj jest Stanów Zjednoczonych. Ten taki klocek. Bardzo fajny. Mógłbym go gdzieś wykorzystać. Super. Ile kosztuje? Ojo, o Boże, 500 zł na Pep of Dev. Oj, tak, te maski. Głównie to... No ta maska Ironmana... No, to jest w sumie dobre na ozdobę. Idealnie, taką na półkę, to tak ładnie musi wyglądać. Ale no ceny... Ceny no... Za okrąglenie to po 300 zł za jedną, a ja no tyle nie mam. No więc no raczej nie pojawi się recenzja, ale w sumie no na półce ładnie wyglądałoby. O, i list do Świętego Mikołaja. Dobra, a teraz słuchajcie moi faworyci. Zestawy, które mi się najbardziej podobają. Zacznijmy od chyba początku samego. Dobra. A może nie aż tak. Okej. Sam City. O! Słuchajcie, na pewno samolot bardzo mi się podoba. Pasażerski. To jest taki bardzo... Bardzo jakby przemawia bardzo pozytywnie do mnie ten właśnie tajemniczy zamek z Hidden Side, też pięknie wygląda. Z minionków, w sumie tak naprawdę już nie wiem. Oj, tak, wiem. No, walka o wieżę Avengersów. Wieża Avengersów zawsze była moim marzeniem, a tej dziwnie, ładnie została zrobiona. I szacun Lego za tą wieżę. Pięknie wygląda, pięknie wam wyszła. Nawet ten Hulkbuster wam ładnie wyszedł, naprawdę. Co prawda to takie ten... No, ten... taki krzesło, że można nim sterować, jest takie słabe trochę. Ale gdyby go nie było, Hulkbuster byłby chyba najlepszy ze wszystkich.
ale zabierze szafun i może ją kupię, może. Piszcie w komentarzach, co wolicie. Czy jedną dużą wieżę, czy kilka mniejszych zestawów. Piszcie w komentarzach. Będę dawał serduszka, jeśli będziecie pisać. O, Mario. Lego Mario jest piękne. Naprawdę szacun za taki pomysł, bo bardzo fajnie wygląda i ta figurka właśnie Maria, to ona podobno wydaje jakieś tam różne dźwięki i fajnie byłoby to przetestować. Tą figurkę chyba można jeszcze kupić tak oddzielnie, to nie wiem, czy kupimy zestaw, czy oddzielną figurkę. Perła przeznaczenia. Fajna, ale raczej jej nie kupię, bo za droga. Z niczego też raczej nic nie kupię. Sama drożyzna. O! Harry Pietret. Właśnie. Ten taki zestaw. O, właśnie. Ten z centaurami. Na pewno się pojawi recenzja. W sumie nie mówię, że na pewno, ale raczej tak. Raczej tak. I Star Warsy. Ten czołg. Nie wiem, nie umiem mówić nazwisk, ale czołg raczej się pojawi. Patrzcie, nie wiem, tutaj ten zamknięty bardzo jest ładnie odwzorowany. Piękny. I sam statek generała Grievousa też bardzo ładnie. Nie wiem, bardzo jestem pozytywnie nastawiony do zestawu z tego katalogu. Aż dziw, słuchajcie. No i co? Dobrze, słuchajcie, było na tyle. Czekajcie na recenzję. Piszcie w komentarzach, co wolicie. Czy jedną dużą wieżę Avengersów, czy kilka mniejszych zestawów. Piszcie. O Jezu, ale się rozlało. O, smutne. Właśnie z psem miałem wyjść. Trudno. Będę mokry przynajmniej. No i co? Tobie, słuchajcie, było na tyle. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał. Czekajcie na różne recenzje. Czekajcie na Flymana. Czekajcie na urodziny kanału. I czekajcie na wakacje, bo wtedy myślę, że już wszystko przyjdzie do normalności. Drugi kanał też się pojawi, więc czekajcie. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i... Bye.